twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf, a do policji czuję skręt. Pif, paf, a w twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf. Siemanko, witam was w 18 odcinku Zagrajmy w Nostale. Ja jestem Fleman i dzisiaj robimy 33 czas przestrzeń, także zapraszam. I znajdują się górniki, takie jak silny górnik, Expior, szef górników i bodajże jeszcze jakiś i pokażę się, tak myślałem, silny szef górników, ale tam później będziemy chyba też musieli ich pokonywać, także o, jesteśmy już koło CP, także wchodzimy do CP i je wykonujemy. Można tu wygrać wróżkę wody, która mi się przyda jako magowi w SP3. Lecz ja sobie chyba jednak kupię. Jak będę miał oczywiście pieniądze, to sobie kupię jakąś lepszą. Albo po prostu będę tą XP, nie? Zależy. Zobaczę się poza tym, bo potem nie wiecie co to jeszcze SP, jeżeli nie gracie w Nostale. To powiem wam bodajże w 22, 21 odcinku. A mnie. Chwila. Tak, gdzieś około w 20 odcinku coś takiego będzie. To się dowiecie. Nie będę tego teraz wszystkiego zdradzał, bo potem nie będę miał co mówić, nie? O, także za chwilę będę miał już profesję 17. Zastanawiam się, co sobie kupić w ogóle, bo... Na pewno nie będę bierał aury regeneracji, ponieważ mi się to w ogóle nie przyda. W większości rzeczy to się przydaje, ponieważ leczysz tam swoje pety i w ogóle, nie? Ale ja jednak tego nie wezmę, ponieważ mi się to nie przyda. Ja mam kurczaki, się leczę tym i to mi starczy po prostu, tak powiem. Także jeszcze jeden level i pójdę sobie zrobić Toma. Tak. W następnym odcinku już powinien go mieć. Potem sobie już kupię jeszcze w Nesmarkecie może jakąś broń dla niego, albo normalną broń jakąś kupię i przerobię ją dla Toma u Teomana. Top. Bardzo mówię. Jakąś taką dobrą, żeby był jakiś taki. Na 34 myślę, że mu kupię. Potem jakąś się znajdzie na 36. O, to już trochę za daleko po prostu myślę. Tak mi się zdaje, że za daleko myślę. Dobra, spalej. Widzicie, oni mają wróżkę światła. Jakbym ja miał wróżkę mroku, bym na przykład był jakimś mrocznym magiem, nie? To bym zabierał o wiele więcej HP za samo nawet uderzenie, bym mi zabierał tyle, ile za skilla nawet. Nawet więcej. Wróżki, odporności, takie wszystko, to jest wszystko bardzo ważne. Chyba, że się tym w ogóle interesujecie i nawalacie z całej pedy byle jak z różdżki, z miecza, z łuku i nie patrzycie nawet na jakąś... To jest fajne trochę takie, wiecie, tak pokombinowanie, żeby być lepszym, dopracować się. Chyba, że ktoś ma nieskończoną ilość kasy i pełno potów, czyli eliksirów różnych, nie? To wtedy tak, to tam wtedy może sobie ile chce nawalać. Tak, trochę nudno to CP wam szczerze powiem. Sorry, że was tak przynudzam lekko, ale... Muszę pokazywać CP. Było przynajmniej coś. W tym CP istnieją dwie drogi. Znaczy, na początku tak normalną, a... To jest normalna droga, tak, nie mam innej tutaj. Widzicie mapkę. Lecz potem można iść albo w lewo, albo w prawo. Za chwilę się o tym przekonacie. Oj, ile tych jest. Lecz ja wybiorę tą prostszą drogę, ponieważ z tą trudniejszą sobie rady zbytnio nie dam. Gdybym miał to może aurę regeneracji, to może, nie wiem, może jeszcze. Ale tak bym musiał trochę długo, to bym musiał ten zajmować. Potem tam, jak się przekręci taką kulę, czy tam, to się tu była kula właśnie. Tam za chwilę zobaczycie poza tym. To wtedy wyskakują pełno stworów, a czy tych Koreanów przez pół latem wyskakuje. Z dużymi levelami oczywiście, nie? No i
My musimy ich wszystkich pokonać. A że oni na przykład na nas wszyscy hita, bo na tych naszych strażników, których za chwilę zdobędziemy. Za dużo zdradzam. Nie trzeba tak mówić. To tak. To sobie razy nie podam. Dlatego pójdę okrężną drogą. Ona jest szybsza chyba. Poza tym ja. No, szybsza jest, ponieważ ja nie rozwalę tych strażników tak szybko. Znaczy tak, źle powiedziałem. Ona jest, bo ona jest dłuższa. A jeżeli ktoś jest bardzo silny i pokona ich na hita wszystkich, no to jest szybsza droga, tamta trudniejsza. O, powiem wam tak. Istnieje jedna droga, trudniejsza, ale szybsza. I druga. Fuck, to jest jakiś gościu silny. Spróbujemy go pokonać. Nie będzie nam się jakiś gościu stawiał. I istnieje także druga, podlecza się kurczakami, jak widzicie. I istnieje także druga, właśnie drugi sposób, wolniejszy, ale bezpieczniejszy i nie trzeba się tu dużo wysilać. Także pójdę tym drugim, tak. O Jezu. Oh my god. Ale ładnie. Ale fajnie. Tytyt. Także muszę jeszcze wytrzymać 13 sekund z tymi ludzikami. Z tymi psami. Z mieczami, łukami i w ogóle. Bob, mówiłem, nie chcę go już. Już ciebie nie chcę. Idź sobie stąd. Przykro mi tam. To takie trudne. Tam wolę Toma. No i zdobyliśmy naszą armię. I armią dawajcie teraz wszystkich. Widzicie, tutaj troszeczkę tak niezbyt fajnie, dobrze mi idzie. Dlatego róbcie takie trudniejsze CP razem, tak. Weźcie sobie nawet jakiegoś gościa, który stoi pod CP tam, czy spytajcie się, czy robi CP, czy zrobi z wami. Nawet. Tylko nie jakiegoś poszukiwacza przygód, nie? Chociaż. Taki dobry poszukiwacz. Nie no, to ja jakoś nie mam dzisiaj takiego. Takiego super gadania. Znaczy mam super gadanie. Strasznie się dzisiaj mieszam coś, naprawdę. Sorry za to, nie? Pewnie mnie w ogóle nie rozumiecie. Co on gada? No faktycznie, rąbany jest, no. Pewnie, dzięki wielkie. Widzicie, tutaj niezbyt dobrze mi idzie, dlatego róbcie CP. Tak, znowu się powtarzam. Ale to jest taka prawda właśnie jest, że lepiej robić w grupie CP. Bo CP o wiele lepiej idzie, szybciej, nie ma tylu dednięć. Bo to jest właśnie minus w tym, że jeżeli się robi z kimś CP i na przykład on dwa razy dednie, to my też przegrywamy misję. On dwa razy dednie i już. Chyba żeby wyszedł z gry, o. Właśnie, powiem wam o takim super sposobie nie tracenia godności i właśnie żeby. No to takie, żeby nie tracenia godności i żeby nie przegrywania misji jak ty z kimś w grupie. Tak, tutaj mamy, jak wiecie, godność. Opowiadam i walczę, to jest problem. Tak, macie tutaj taki troszeczkę reputację i godność. Godność jest ważna, ponieważ jeżeli macie minusową godność, nie możecie łapać nas kumpli, nie możecie z nimi przebywać, nie możecie mieć nas partnerów, nie możecie mieć. Nie możecie. Aha, czy tam 30 ileś tam procent, coś takiego jest, droższe przedmioty są w NPC-tach, u NPC-tach są droższe przedmioty. Także godność jest ważna i tam potem tak głupio to wygląda, jak masz taką rozpakowaną buźkę i pisze godność, tylko blefowana nazwa, na przykład o doświadczony albo coś. Albo bezużyteczny wojownik, na przykład. To tak głupie brzmi. Poza tym. No, także właśnie.
Mówię wam o ten sposób, który pewnie większość zna. O, widzicie, tu jest ta kulka. Jakbym ją otworzył, to by wskoczyło mi pełno ludzików i to właśnie zrobię. Chwilę, a jak to otworzę, to tam się zamknie. Nie, ja nie próbuję nawet. Także pójdę za tą drogą. Właśnie, no i jak zrobić, żeby właśnie było tak... Kurde, jak to była ta droga, już nie pamiętam. Jak zrobić, żeby był... Chwila, nie, to nie ten chyba. Żeby nie tracić tej godności. Na przykład, kiedy wiemy, że już umrzemy, to po prostu się wylogujemy. Wybór serwera, wylogować. Tak. Potwierdzę się. I to jest... To jest to... No stale właśnie to zaliczę jakby... jak mam to powiedzieć? Jako... Błąd internetu. Na przykład jakbym się router odłączył, albo na przykład... porotną doczyli, to nie tracicie za to godności. To jest super. Fajny taki chwyt. Pewnie większość go znała. I możemy się z powrotem zalogować, oczywiście nie do tej czasoprzestrzeni na przykład, tylko przed czasoprzestrzenią, ale... Lubię, man. No, ruszaj się. Też mam chyba lekkie lagi. Jeszcze FPS-ów jest 60, to nie wiem o co chodzi. Teraz pokazujemy takie sceny... Sceny walki, akcji, wszystko. Także to chyba ostatnia czasoprzestrzeń z Bobem. No. Bob to twoja ostatnia czasoprzestrzeń, wiesz o tym, nie? Nigdy cię nie zapomnę. Wsadzę go w pudło i wyrzucę jak zwykłego noskumbla. Ha, ha, ha. Tak. No skumpli można wyrzucać, ale partnerów chyba nie. Trzeba mieć ten perłę tego partnera, żeby wyrzucić sobie partnera. A żeby można było sobie wziąć i... No skumpla wyrzucić, to jest bardzo prosto. Kupujesz u Ewy Energy pudło no skumpla i wsadzasz w to pudło no skumpla i on wylatuje w świat. Super, rękawiczki, wróżka wody i kamień gilion. Ała. Ła. Dowódca straży raj. Także idziemy teraz do dowódcy. Uhu. Także koło nas jest dowódca. Otrzymać zadanie. 33 level. Przenieś się z... O, kamień gdzie chciałem powiedzieć. Z posterunku Fernon. Co to znaczy? Nie wiem. Aha, mam go zabić. Nie, no żartuję. Tutaj. O, FPS-y. Co tu jest nie tak? FPS-y mi zjechały. O, już. Jeszcze do góry. Dobra. O, atakuje mnie. Ostaw mnie. O, kurde. Fajne do takich gier jest właśnie taka myszka. Która ma liczby właśnie na tym na myszce, czyli 1, 2, 3 od 1 do 9, od 0 do 9. Dobra, mam teraz to coś zniszczyć. Spoko. Okej, już nagrody. I juhu, ile expa. Porozmawiamy z kapitanem i teraz tak, idziemy tam. Pokażę wam drogę, która jest... To będzie w przyspieszonym tempie, także zapraszam. Okej, już. Okej, i teraz do Bajema, czyli znowu do posterunku. Okej, w posterunku generał rycerz Ramos. O, magiczny proszek. Gdzie to magiczny proszek? Dobra, już idziemy tam, gdzie wskazuje nam strzałka nad naszą głową.
Odejdź ode mnie, ty Koreanie z mieczem. Bo nie wiem, co dziś zrobię. Także to teraz 34 czasoprzestrzeń. No, także ja się z wami żegnam. Dzięki wam za oglądnięcie. Zachęcam do komentowania i oceniania moich filmów oraz subskrypcji mojego kanału. Oczywiście. I pamiętajcie, oglądajcie następny odcinek. No, star.